Witam. Dziś archiwum Mitrochina, część pierwsza. Może najpierw kilka słów o samym Mitrochinie. To był taki kagibista, archiwista, który przy okazji przenoszenia archiwum do nowego miejsca, czy też jakichś porządków, sporządził notatki, kopie, potem te notatki ukrył, a gdy już komunizm się rozpadł, razem z tymi notatkami, z tymi mikrofilmami uciekł na zachód. Taka jest przynajmniej wersja oficjalna. I teraz te notatki, te różne informacje zawarte w tych notatkach Mitrochina wypływają w różnych publikacjach, takich jak na przykład ta książka napisana przez Christophera Andrew razem z Wasiliem Mitrochinem. Książka jest dość opasła. W zasadzie nie czyta się jej od deski do deski. Ja lubię najpierw przejrzeć spis treści takiej książki. No i są rozdziały od samego początku KGB, od czasów Lenina, Dzierżyńskiego, czeka jeszcze lat międzywojennych, II wojny, zimnej wojny, aż nieomal po czasy współczesne, po prezydenturę Jelcyna. Jest na przykład rozdział poświęcony KGB i partiom komunistycznym na Zachodzie, eurokomunizmowi. Jeśli ktoś pamięta listy Jacka Kuronia do Enrico Berlinguera, no to tutaj może zapoznać się z opowieścią na temat eurokomunizmu, który oficjalnie był skonfliktowany ze Związkiem Sowieckim, a cały czas partie komunistyczne były finansowane przez KGB. Najwięcej w przeliczeniu na jednego komunistę otrzymywała partia amerykańska. Dziś wychowanek jednego z komunistów amerykańskich jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. W Polsce poświęcone są dwa rozdziały. Rozdział 29. Polski papież i zryw Solidarności oraz 30. Polski kryzys i rozpad bloku sowieckiego. No w zasadzie, jeśli ktoś interesuje się historią lat 80., 70., to trudno by nie zapoznał się z tymi rozdziałami. Jak już przejrzę spis treści, to zwykle zaglądam do bibliografii i indeksu nazwisk. Można sobie odszukać kogoś konkretnego, na przykład Kiszczaka, Jaruzelskiego, Wałęsę, Listowa i znaleźć, ileż to miejsca zostało poświęconego danej osobie, w jakim kontekście one występują. Także najciekawsze są rozdziały z naszego punktu widzenia dotyczące Polski. Są to bardzo ciekawe rzeczy. Opisy nacisków na władze PRL-u, alkoholizmu Kani, przygotowań do stanu wojennego, inwigilacji przywódców PRL-u. Również na przykład, jeżeli chodzi o przygotowania do stanu wojennego i różnych dywagacji, czy faktycznie wkroczyliby, czy nie wkroczyliby, jest tutaj taka wypowiedź Andropowa. Jeśli towarzysz Kulikow wspomniał o używaniu naszych wojsk, to uważam, że postąpił błędnie. Nie możemy ryzykować takiego kroku. Nie mamy zamiaru wkraczać do Polski. Jest to właściwe stanowisko i powinniśmy się tego trzymać do końca. Nie wiem, jak rozwinie się sytuacja w Polsce, ale nawet jeśli Polska znajdzie się pod kontrolą Solidarności, to trudno. Tak musi zostać. Jest też przekaz Milewskiego, który po rozmowach z Jaruzelskim wszystko meldował swoim prowadzącym kagibistom. I jest to cytat z wypowiedzi Jaruzelskiego, który się żalił, że najpierw naciskali na nas, żebyśmy podjęli twarde i zdecydowane działanie, a przywódcy sowieccy obiecywali nam wszelką pomoc i potrzebne wsparcie. Teraz jednak, gdy już podjęliśmy twarde decyzje rozpoczęcia działania i chcemy dyskutować z sowieckim kierownictwem, nie możemy uzyskać od sowieckich towarzyszy konkretnej odpowiedzi. No, jest też o różnych tak zwanych nielegałach, czyli agentach KGB, którzy działali na terenie między innymi również Polski. Na przykład byli podsyłani
podstawiani polskim opozycjonistom. Iwan Iwanowicz Bunyk, który nosił pseudonim Filozof, pod legendą takiego francuskiego pisarza i poety, został podstawiony księdzu Bardeckiemu, za którego pośrednictwem dotarł do Tadeusza Mazowieckiego. A na przykład Oleg Pietrowicz Burien, pseudonim Gierywlow, został podstawiony księdzu Tischnerowi z kolei. To miało na celu dotarcie do Watykanu, czy też w obręb wpływów watykańskich papieża. W ogóle penetracja, w ogóle jakby Kościół i penetracja Watykanu była takim ważnym obrębem działania KGB w Polsce. Możemy to znaleźć na przykład tutaj. Nasi przyjaciele dysponują silną pozycją operacyjną w Watykanie, co umożliwia im bezpośredni dostęp do papieża i do kongregacji rzymskiej. Oprócz doświadczonych agentów, do których Jan Paweł II jest osobiście dobrze nastawiony i którzy mogą uzyskać audiencję w dowolnym momencie, nasi przyjaciele pozyskali zasoby agenturalne wśród przywódców katolickiego ruchu studenckiego, którzy są w stałych kontaktach z kołami watykańskimi i mają możliwości operacyjne w Radiu Watykańskim oraz w sekretariacie papieskim. Co na przykład mówił Kiszczak na temat polskiego kościoła, polskiego episkopatu? A mówił Kiszczak tak. Kościół katolicki nie stanowi obecnie zagrożenia dla PZPR, objaśniał Kiszczak. Milewski włożył wiele wysiłku w agenturalną penetrację kościoła. ISB jest obecnie dobrze poinformowana o nastrojach panujących wewnątrz i o zamiarach kościoła. Na 70 biskupów dobre kontakty utrzymujemy z 50. Daje to nam możliwość wywierania wpływu na politykę kościoła katolickiego i zapobiegania niepożądanym działaniom. A mówił to Kiszczak do towarzysza Andropowa. O czym marzył towarzysz Kiszczak? A na przykład marzył o tym, by... No właśnie, jedyną nadzieją SB był pogarszający się od czasu zamachu stan zdrowia Ojca Świętego. Możemy obecnie tylko marzyć, żeby Bóg powołał go jak najszybciej na swoje łono, twierdził Kiszczak. Człowiek było, nie było honoru. Sporo informacji jest też poświęconych Lechowi Wałęsie. Są to dość ciekawe i kontrowersyjne informacje, którym trudno zarzucić jakiś koniunkturalizm. Cóż możemy ciekawego znaleźć? No, na przykład to. Archiwa KGB oglądane przez Mitrochina nie ujawniały zakresu współpracy Wałęsy z SB w latach 70. Była w nich jednak notatka, że po internowaniu SB usiłowała zastraszyć Wałęsę, cytat, przypominając mu, że pobierał pieniądze i dostarczał informacji. I dalej. Kiszczak powiedział KGB, że Wałęsę skonfrontowano z jednym z jego byłych oficerów prowadzących. I rozmowa została nagrana. Natomiast dezawuowanie Wałęsy. No to tutaj Jaruzelski poinformował Aristowa, wówczas ambasadora sowieckiego w Polsce, o przygotowaniu materiałów oczerniających Wałęsę, w tym pornograficznych, przypuszczalnie Wałęsę z kochanką, które przedstawiają go jako chamskiego intryganta o gigantycznych ambicjach. No cóż. Myślę, że do tej książki będę jeszcze wracał niejednokrotnie, bo zawiera ona naprawdę bardzo dużo różnych ciekawostek, smaczków. A na razie zapraszam wszystkich na mój blog poświęcony książkom Fahrenheit 451 na www.blogpress.pl. Dziękuję.